Mario Lavadas, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przedszkolaki z Podgrodzia przeniosą nas w świąteczny klimat. Zapraszamy. Emilka, z czym ci się kojarzą święta? Z prezentami. A jakie Emilka lubi najbardziej prezenty dostawać? Był Mikołaj w tym roku? Tak. Tak? No to co dostałaś? Opowiedz mi o tym. Zestaw do robienia paznokci. O kochana, no to powiedz, pokaż mi, masz już paznokcie zrobione? Jeszcze nie, ale to na święta pewnie, tak? A oprócz robienia paznokci na święta, żeby dobrze wyglądały, to co jeszcze powinno być? Bo widzę, że ubrałeś się choinkę, tak? Co na tej choince tam się znajduje? Łańcuch. Mhm. Możesz sobie na nią spojrzeć, co tam jeszcze jest? Gwiazda. Gwiazda, tak? Czyli gwiazda się jeszcze kojarzy. Co jeszcze jest? Aniołki. Mhm. Zosia, to powiedz teraz ty nam, co ty wiesz o świętach? Święta się kojarzą, że rodzina się spotyka na kolacji wigilijnej. A powiedz mi, co podczas tej kolacji wigilijnej powinno się znaleźć na stole? O czym wszystko, co jest? Ryba, barszcz czerwony, pierniki. A czy ty robisz pierniki co roku z mamą? Tak. Robiłaś już w tym roku, czy dopiero przed tobą? Robiłam. Dużo? No powiedz mi właśnie, no bo jak pierniki, jak się robi takie pierniki? Bo ja dopiero jestem przed robieniem. Najpierw trzeba włożyć ciasto do zamrażalnika, potem trzeba rozwałkować, potem trzeba wycinąć kształt i polukrować. A teraz mi jeszcze powiedz, bo takie pierniki też można zawiesić na czym? Na choince. I co jeszcze jest związane tak ze świętami Bożego Narodzenia? Co ci się jeszcze kojarzy? Mikołaj, prezenty, choinka. A jakie prezenty lubią najbardziej dzieci? Taką rodzialnię, która robi lody z ciastoliny. A Kubuś, powiedz mi, jakie są symbole świąt Bożego Narodzenia? Choinka, bombki. A powiesz mi coś, jak ubrać choinkę? Coś, co byś nam tu podpowiedział? Światełka, gwiazda, łańcuch. A powiedz mi, a Wigilia? Co jesz w Wigilię? Jak to jest? Ten. Jak to jest właśnie z tym opłatkiem? Opowiedz mi. Opłatkiem się łamie i się daje życzenia. Powiedz mi, czy ty ubierasz choinkę co roku? I co tam ubierasz na tą choinkę? Łańcuszki, bombki kolorowe, światełka. A Mikołaj był u ciebie w tym roku? Tak. A co przyniósł, powiedz mi? Kuchnię. Kuchnię, no to teraz to na święta będziesz dużo gotowała w tej kuchni, prawda? Co tam będziesz robić? Jakieś pierniczki? Jakieś ciasta? Co ty sądzisz? Będę robić ciasto. Jakie jest twoje ulubione ciasto? Z pierniczku. A powiesz mi, jak to ciasto z pierniczków się robi? Pamiętasz może? Pakuje się plasteliną i wystaje taką pierniczki. I powstają pierniczki. To szybko się robi, prawda? Ty się świątecznie ubrałeś, a powiedz mi, czy ze świętami kojarzy nam się też renifer? Tak. A z czym konkretnie? Bo widzę, że go masz tutaj na koszulce, która pięknie wygląda. Opowiedz mi coś. Dlaczego ten renifer? On chyba kogoś wozi, ten renifer. Tak mi się coś... A powiedziałbyś mi ładnie pełnym zdaniem, że właśnie ze świętami kojarzy nam się renifer, ponieważ wozi Mikołaja, który dostarcza nam prezenty. Renifer wozi Mikołaja... I przez to może latać w saniach. A ty dostałeś coś na Mikołaja? Tak. Co to było? Traktor. Traktor. To tutaj bardziej rolnictwo, tak? Co będziesz tym traktorem teraz robił? No nie mam do niego jeszcze na razie żadnego sprzętu i tyle. Czyli w nowym roku sprzęt, tak? Okej.
A teraz tak poza tematem motoryzacji, przejdziemy jeszcze trochę do tych świąt. 12 potraw. Wymienisz mi jakieś te potrawy, które powinny być na stole? Ryba. Barszcz czerwony. Pierogi z grzybami. Wiesz, jak przygotować taką bombkę tak własnoręcznie? Robiłaś kiedyś takie bombki? Nie. Nie, ale jak na przykład... Ja właśnie... O. Właśnie, tu, a tu koleżanka może mi coś powie, bo robiliście te bombki. Trzeba mieć klej, papier, trzeba wyciąć kółka i trzeba kleić i najpierw złożyć. Tutaj pani mi poda teraz bombkę. Mhm. No powiedzcie mi, trudno taką bombkę składać? Nie. Nie. A ile to zajmuje czasu? Godzin. Godzinka to jednak taka bombka, to wymaga czasu. Także jeszcze kwestia tego, gdybym ja chciała taką błyszczącą bombkę, to dosypuje się jakiś brokat, co się robi? Najpierw klej, a potem brokat. A jakie macie bombki w domu? Ja złote, czerwone i różne kolorowe. Popatrzcie na szczyt choinki. Widzicie, co tam jest u góry? Gwiazda. No, jaka ta gwiazda musi być? Żółta. Żółta, tak? Taka trochę też złota, tak? A kojarzy wam się z czymś jeszcze gwiazda? Z pierwszą gwiazdką i z tym. Pierwszą gwiazdką i z... Gdy narodził się Pan Bóg. A pierwsza gwiazdka to jeszcze co? Co ona oznacza? Coś o Wigilii słyszałeś może? Że jak pierwsza gwiazdka zaświeci się na niebie, to siadamy do wigilijnego stołu. A to widzę, że jak już tutaj się rozkręciłeś, to mi teraz powiesz, a jak siadamy do tego wigilijnego stołu, to ile tam powinno być dań? 12. 12. A jakie są twoje ulubione dania? Barszcz czerwony, rybka. I pierogi. A twoje? Ryba. Ryba chyba najlepsza, prawda? Tak? Tak. A ty ubierasz choinkę w domu? Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze jest czas. Że ktoś przyjdzie niespodziewanie, jak na przykład jest samotny, no i nie ma z kim zjeść kolacji. A co powinniśmy wtedy zrobić z taką osobą? Przyjąć ją. Powinniśmy też dać jakiś posiłek, tak? Tak. Widzę, że tutaj są przepiękne loczki, to też taki aniołek. Czy jakieś aniołki nam się kojarzą ze świętami? Powiedz mi. Tak. Tak? Gdzie te aniołki mogą być? W niebie. W niebie, tak? Ale cały czas przy nas, ale gdzieś... Też na choince. Tak? Gdzie takiego aniołka byś zawiesił na choince? Gdzieś u góry, w środku? Bledzie. Czyli mogą trochę zastąpić bombki, tak? No, nawet czasem też. Mhm. I co jeszcze powinna mieć ta choinka? Co robisz dzisiaj? Gwiazdki. Łańcuchy. Bombki. I światełka. A powiedz mi, jak zrobić taki łańcuch, bo ja widzę, że u was są już gotowe, to musieliście je robić przed naszym przyjazdem. Ile to trwa i co tam trzeba skleić? Głośnie trzeba skleić takie paski, żeby były kółka. I kółka tak trzeba skleić, o tak tutaj i tutaj bokiem. I powstają kolorowe łańcuchy, tak? No. Powiedzcie mi, co się śpiewa w święta? Kolęda. Kolęda. A jesteście w stanie mi coś o jakiejś kolędzie powiedzieć albo kawałek zaśpiewać? Tak. To proszę. Ładnie. Betlejem dzisiaj, Betlejem wesoła rodzina. Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Tu się rodzi nas o swobodzie, anieli grają, króle się. I wystarczy i pięknie. A powiedz mi, czy ty nam, gwiazdaczko, też coś zaśpiewasz, czy nie da radę?
Nie da rady. Nie da rady, tak? To mikrofon już zrobił tremę, tak? Świeć, chwiasteczko, łampieć do Jezusa, prowadź mnie. Świeć, chwiasteczko, mała świeć do Jezusa, prowadź mnie. Oj, choinka mruga lampkami, pewnie się wita z przedszkolakami. Pachnąca lasem, pięknie ubrana, przybyła dzisiaj specjalnie dla nas. Damy sobie ręce, zatoczymy koło, zanucimy razem kolędę wesołą. Czas podzielić się opłatkiem z rodzicami, babcią, dziadkiem. Skosztować potraw 12 i zaśpiewać kolęd znaście. Pierwsza gwiazdka ci zapłysła już na niebie, a gwiazdeczka tam i kocze też dla ciebie. Do radości czas, to wigilijna chwila, pastorałka ta w wieczerze rozpoczyna. Choinko, choinko, świąteczna masz minkę, łańcuszek wpleciony, zieloną czuprynkę. Stanęłaś w pokoju na złotym dywanie, twój cień iglasty zatańczy na ścianie. Usiądę przy tobie i podam ci rękę, to nic, że masz trochę kującą sukienkę. Już wigilijna nadchodzi noc i pewnie przyjdzie spóźniony gość. Nadchodzą święta, nadziei czas, świat się otuli w biały płaszcz. Na niebie gwiazdka już dla nas śni, śnieg się ociera o nasze drzwi. Wokoło już wszystko błyszczy się, radość na twarzach wszystkich jest. Witamy serdecznie w naszym przedszkolu. Nazywam się Agnieszka Tyksińska, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego grupy najmłodszej. Małgorzata Chęciek, podobnie jak koleżanka, nauczyciel wychowania przedszkolnego. W grupie starszej. W grupie zerowej. Tak naprawdę czas przygotowań do świąt w naszym przedszkolu rozpoczynamy już końcem listopada, kiedy to nasze przedszkolaki przygotowują w swoich listach do świętego Mikołaja ilustracje, przedstawiają tam obrazki w formie prezentów, które chciałyby uzyskać od świętego Mikołaja. Następnie przechodzimy do takich zabaw muzyczno-ruchowych, uczymy dzieci kolęd, pastorałek. Wykonujemy różne prace techniczno-plastyczne związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia. I jak widać po dekoracjach, po ubieraniu choinki, staramy się, żeby dzieciaki same robiły dużo tych pięknych boniek, bombek, aniołków, łańcuchów. I co? I żeby wiedziały, jak w tą Wigilię złożyć życzenia najbliższym. Dlatego potrafią już to zrobić, a my od siebie życzymy Państwu wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, bo ostatni czas był ciężki, więc zdrowie to jest wszystko. Gdy to będziemy mieć, to będziemy mieć wszystko. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby rodzicom nie zabrakło pieniążków, żeby wystarczyło jedzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spokoju i by rodzice byli zdrowi. Dużo zdrowia, dużo spokoju, dużo pieniążków. Zdrowia, szczęścia. Wszystkim życzymy wesołych świąt. Bądźcie zdrowi w te święta. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Barbara Szczerbińska, dyrektor Zespołu Szkół w Podgorodziu. Jesteśmy w tej chwili z grupą naszych najmłodszych dzieciaczków, przedszkolaczków. One pięknie wyraziły swoje życzenia. Ja również razem z naszymi paniami, opiekunkami, nauczycielkami dołączam się do życzeń, które tak naprawdę powinniśmy składać sobie codziennie, ale w związku z tym, że jest to szczególny czas,
zdrowia, dużo miłości, radości, otwartości na drugiego człowieka, na to, jak powinniśmy ze sobą na co dzień żyć. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze na nadchodzące święta oraz na cały przyszły 2023 rok. Wszystkiego dobrego. Przedszkola i Podgrodzie.